Zespół pałacowo-ogrodowy Zamojskich w Kozłówce właściwie nie wymaga rekomendacji. Pałac zbudowany został w latach 1736-1742 przez wojewodę chełmińskiego Michała Bielińskiego, zaprojektowany prawdopodobnie przez włoskiego architekta Józefa II Fontany. W latach 1799-1944 majątek należał do Zamojskich. Pałac, okres świetności, przeżywał za czasów Konstantego Zamojskiego, który w 1903 roku założył tu ordynację. Dokonując przebudowy rezydencji, hrabia pragnął z niej uczynić jedną z najbardziej monumentalnych i reprezentacyjnych siedzib magnackich. Oprócz zabytkowego pałacu, zgromadzonych w nim zbiorów oraz ogrodu pałacowego, koniecznie należy odwiedzić Muzeum Socrealizmu oraz powozownię. Galeria Socrealizmu prezentuje najciekawsze prace pierwszej połowy lat 50. XX wieku, które liczą ponad 1600 rzeźb, rysunków, obrazów, grafik i plakatów. Od 2002 roku w dawnej powozowni jest udostępniona ekspozycja poświęcona dawnym podróżom, w której można zobaczyć historyczne pojazdy konne z XIX i początku XX wieku.